Więc wstałem wczoraj rano i zobaczyłem film, który nazywa się The Atheist Delusion, autorstwa gościa, który nazywa się Ray Comfort. I oto moja recenzja. Zróbmy to. Film jest poszatkowanym zbiorem rozmów między Rejem a losowymi ateistami zebranymi przez niego z ulicy. Po pierwsze, film w założeniu ma uwzględniać jedno naukowe pytanie, które niszczy ateizm. Prawda jest taka, że Rej wyrzuca na nich wszystkie możliwe apologie, jakie ślina mu na język przyniesie. To, co od razu rzuca się na uszy, to to, że autorzy zadbali o to, żeby pod tymi rozmowami była podłączona muzyka, która w silny sposób sugeruje, co ty masz myśleć na temat kwestii, które poruszają. Jest to manipulacyjny trik, który można zrobić z każdą przemową. Jeżeli mi nie wierzysz, to zobacz te filmy. Zrobią z nimi dokładnie to samo, a tematyka jest całkiem inna. Mówią o motywacji, albo treningu, albo o ateizmie. Jeżeli kiedykolwiek planujesz zrobić coś takiego z czymś, co ja powiedziałem, to zrezygnuj. Zanim przejdę do omówienia argumentów, które padły z ust Reja w tym filmie, chcę zaznaczyć, że żaden z moich opisów tych argumentów oraz obiekcji do nich nie będzie wyczerpujący. Jako, że jest to szybkie wideo zrobione w odpowiedzi na ten film. Jakie jest to jedno pytanie, które niszczy ateizm? Ogólnie rzecz biorąc, jest to argument teleologiczny, czyli argument z projektu. Rey wkłada ludziom w ręce swoją książeczkę i pyta ich, czy ona mogłaby się stać przypadkiem. Czy to możliwe, że nic wyprodukowało kolorowe obrazki w tej książce? Czy to możliwe, że czcionka oraz tusz oraz papier po prostu spadły z nieba i same skleciły się w książkę? Następnie Ray wyciąga konieczny komponent każdego argumentu teleologicznego, czyli argument z analogii. Książki są złożone, mają projektantów. DNA jest złożone, zrobił je Bóg. W filmie znalazło się też znane i lubiane przez zwolenników inteligentnego projektu naleganie, że DNA posiada informacje, a jedynym źródłem informacji, o jakim nam wiadomo, są przecież umysły, nie? Prawda jest taka, że obecnie nie mamy odpowiedzi na to, jak powstało życie oraz, z tego co wiem, jak powstało DNA. Rozmawiałem kiedyś z biotechnologiem i przyznał mi, że DNA mogło ewoluować z prostszych form życia. Ale nawet jakby ta kwestia była jedną wielką niewiadomą, to nadal to nie jest powód, żeby wypchać tą dziurę w naszej wiedzy Bogiem. Ja wiem, że wy twierdzicie, iż to nie jest argument z kategorii Bóg lub, ponieważ wy macie świetne powody, żeby utrzymywać, iż inteligencja stoi za tym projektem. Tylko ja się po prostu nie zgadzam. Projekt i zamysł rozpoznajemy nie po tym, że coś jest skomplikowane, lecz przez skontrastowanie rzeczy zaprojektowanej z rzeczą, która występuje naturalnie. Wiem, że książki miały swoich inteligentnych projektantów, ponieważ wiem, jak wygląda proces tworzenia książek. Wiem, że się to robi. Wiem, że jest to ludzki wytwór. Mam na to dowody. Jeżeli twierdzisz, że DNA jest zaprojektowane, to proszę przedstaw dowody na poparcie tej tezy. To, że coś jest mało prawdopodobne, nie znaczy, że jest niemożliwe. Również to, że coś nie powstało w wyniku inteligentnego projektu, nie znaczy, że coś powstało przez przypadek. Przed nadejściem Darwina myśleliśmy, że jedynymi opcjami wytłumaczenia różnorodności gatunków jest to powstało w wyniku projektu oraz to powstało w wyniku przypadku. I okazało się, że byliśmy w błędzie. Jest trzeci mechanizm, jakim jest dobór naturalny. Co sprawia, że myślisz, że nigdy nie wykryjemy jakiegoś trzeciego mechanizmu dla powstania życia lub DNA? Przy okazji nie mówię, że wiem na pewno, że nauka odnajdzie odpowiedź na to pytanie. Gdybym tak twierdził, to również byłbym winien argumentom ad ignorantiam. Ale chwila na przyjęcie przekonania, iż był to albo Bóg, albo naturalny proces, jest po tym, jak ktoś zademonstruje, że tak właśnie jest. Ja nie twierdzę, że któreś, jeżeli którekolwiek z tych dwóch, jest za to odpowiedzialne. Ty tak twierdzisz. Proszę uzasadnij to przekonanie. Jeżeli zmienię zdanie po przeczytaniu Majera, to dam znać. W około 20 minucie wychodzi kreacjonistyczne szydło z wora. Bo Ray nie jest jakimś umiarkowanym zwolennikiem inteligentnego projektu. On jest kreacjonistą młodej Ziemi. On myśli, że wszechświat miał 6000 lat i że każdy zwierzak został zrobiony w swojej aktualnej formie, co jest absurdem do potęgi. I w filmie on zadaje ludziom takie pytania jak: zanim coś miało oczy, jak mogło widzieć? Lub czy te kurowate coś, zanim wyewoluowało w kurę, miało płuca? To ewidentnie wskazuje, że Ray nadal nie rozumie ewolucji. Z tego, co on powiedział, ja bym wnioskował, że on nadal sobie wyobraża zwierzęta w takiej formie, w takiej postaci, jak są dzisiaj. Tylko bez konkretnych organów, na przykład jelit, nie?
i oczekujących z niecierpliwością, aż ich potomstwo w końcu tej elita wyewoluuje. A potem spogląda na tą karykaturę ewolucji i stwierdza, że to jest irracjonalne. Tak, to irracjonalne, ponieważ sam to przekręciłeś. Nigdy nie było kuropodobnego stworzenia, które ma wszystkie komponenty kury oprócz płuc. Organy takie jak nerwy, mózg i oczy wyewoluowały bardzo wcześnie w toku historii żywych organizmów na tej Ziemi. Z tego co wyczytałem, pierwszy raz te właśnie organy obserwujemy wśród żyjących 550 milionów lat temu parzydełkowców, a potem płacińców. I oczywiście nie są to oczy tak skomplikowane i skuteczne w wykonywaniu swojej funkcji jak nasze dzisiaj. Oczy, jak każdy inny organ, mogły ewoluować stopniowo. Jak ujmują to biolodzy, 1/100 oka jest lepsza niż brak oka, a 1/20 oka jest lepsza niż 1/100. Bo lepiej gwarantuje przetrwanie. Organizm, który miał nieco lepszą umiejętność widzenia, był w stanie lepiej uniknąć zagrożeń i przetrwać dłużej. I tym samym mieć więcej dzieci, przenosząc tym samym geny odpowiedzialne za te jego trochę lepsze widzenie do następnego pokolenia. Tak samo jedno z jego dzieci mogło mieć potem jeszcze lepszy wzrok, a potem dziecko tego osobnika jeszcze lepsze i tak dalej, i tak dalej. I to odnosi się do ewolucji wszystkich organów. Załączę tutaj link do strony Timeline of Human Evolution na Wikipedii. Znajduje się tam mnóstwo bardzo ciekawych informacji na ten temat. I w ogóle jego przykład z kurą jest tutaj najgorszym z możliwych. Ray po prostu znowu popełnił swój bananowy błąd. Niektórzy z was, którzy znają Raya, będą wiedzieć, o co chodzi. Tak samo jak geny bananów były przez nas manipulowane przez dobór sztuczny, tak samo było z kurą. Kura jest udomowionym zwierzęciem. Jej dziko żyjący przodek wyglądał inaczej. To my sprawiliśmy, że dzisiejsza kura wygląda jak wygląda. Przez dobieranie dokładnie tych osobników do rozpłodu z populacji wszystkich kur, które mają te cechy, które są przydatne nam. To, że częściej składają jaja, to, że mają większe mięśnie, bo te mięso sprzedawane w naszych sklepach to są głównie mięśnie, oraz to, że rosną szybciej. To są cechy, które myśmy dobrali. Wpływ naszego doboru sztucznego jest najbardziej ewidentny wśród indyków w naszych hodowlach przemysłowych. Na niektórych hodowlach przez dobór sztuczny doprowadzono do tego, że indyki mają tak wielkie piersi, że nie są w stanie się rozmnażać. Jest to niemożliwe, żeby rozmnażały się dalej w naturalny sposób. Gdybyśmy wypuścili je na wolność, to byłoby to ostatnie pokolenie tych zwierząt. Pewnie sobie teraz zadajesz pytanie, jak to w ogóle możliwe, że one istnieją? No cóż, przychodzi pan, łapie Indora, pobiera to do pojemnika, a potem łapie indyczkę i... Dobra. A w 35 minucie filmu Ray mówi nam coś w rodzaju: cóż za szczęśliwy przypadek, że kury dają nam mięso i jaja. W jego głowie to Bóg obdarował nas darem kury. No ewidentny przypadek stworzenia. Ray mówi też, że jego twardy kreacjonizm falsyfikuje ewolucję i ustanawia prawdziwość Biblii. Tego drugiego kroku nigdy nie wykonałeś. A ja twierdziłbym, że jest wręcz przeciwnie. Chrześcijanie, posłuchajcie mnie teraz. Bóg Raya Comforta to nie jest nawet Bóg, który nie jest poparty przez dowody. To jest Bóg fikcyjny. On nie istnieje. On jest jak Frodo i Gandalf. Ponieważ Ray wierzy w Boga, który stworzył zwierzęta w swojej aktualnej postaci, co jest sprzeczne z wszystkim, co wiemy o biologii. W minimalnym przypadku jest to sprzeczne z wszystkim, co wiemy o hodowli. To na pewno. A krok wyżej z teorią ewolucji, która jest bardzo dobrze poparta. Jeżeli się nie zgadzasz, to proszę odezwij się do środowiska naukowego, przedstaw im swoje dowody i odbierz swoją zasłużoną zresztą Nagrodę Nobla. Dobra, argument kosmologiczny. W sumie to nie. Właściwie to nie, nie argument kosmologiczny. To, co Ray przedstawia, to jest pewnego rodzaju mutant. Potworek zszyty z różnych apologii, gdzie z każdej wybrał po jednym zdaniu. No ale dobra. Pierwsze przyczynowe pytanie Raya to jest, co było najpierw, kura czy jajko? Kurwa, znowu kura. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi jajko i było one zniesione przez inne zwierzę niż kura. Następnie, nadal w kosmologicznym kontekście, Ray zarzuca Dawkinsowi, że on twierdzi, że nic zrobiło wszystko, że nic zrobiło wszechświat.
Po czym pokazuje materiał, w którym Dawkins mówi o nicości i też mówi, że nic jest interesujące. Co rzeczywiście dla mnie też brzmi jak reifikacja, więc tak, Dawkins się trochę tu zakałapućkał. Po czym George Pell mówi, że to trochę śmieszne, żeby próbować definiować nic. I cała publika wryk! Twierdzę, że tak nie jest. Definiujemy słowa po to, żeby rozumieć siebie nawzajem. To jest podstawa wzajemnego zrozumienia. Problem w tym, że ten cytat jest wyrwany z kontekstu. Potem Dawkinsowi dano okazję wytłumaczyć, o co mu chodzi. I oto ten fragment. Can I put that to you as a question? Is it equally feasible, since you can't prove the existence of God, that the nothing you're talking about is in fact some creative force? If you talk about a God who is a creative intelligence, then that is something very complicated and very improbable and something that requires explaining in its own right. The nothing that Lawrence Krauss is talking about, whether or not it's what a naive person would conceive as nothing or what a sophisticated physicist would consider to be nothing, it is going to be something much, much simpler than a creative intelligence. We are struggling, we're all struggling, scientists are struggling, to explain how we get the fantastic order and complexity of the universe out of very simple and therefore easy to understand, easy to explain beginnings. Lawrence Krauss calls the substrate of his explanation nothing. It's possible to dispute whether nothing is quite the right word, but whatever it is very, very simple and therefore is a worthy premise for an explanation. Whereas a God, a creative intelligence, is not a worthy substrate for an explanation because it is already something very complicated. And it's no good invoking Thomas Aquinas and saying that God is defined as outside time and space. That's just a cop-out. That's just an evasion of the responsibility to explain. That's just setting out what you want to prove before you've even started. Okay. No i sprawa rozwiązana. A oto moja własna odpowiedź. Na pytanie, czy nic mogło wyprodukować coś, twierdzę, że nie, ponieważ nic definiuje jako brak każdej rzeczy. Brak każdej rzeczy nie może nic zrobić, tak samo jak brak psa nie może nic zrobić. Na pytanie, czy coś może spontanicznie powstać z niczego, odpowiadam, że nie wykluczono tej możliwości. Mam cały filmik o tym. Na pytanie, czy wszechświat zrobił sam siebie, odpowiadam, że w normalnym zrozumieniu czasu jest to sprzeczność. Coś musi istnieć, żeby było w stanie zrobić cokolwiek. A jeżeli już istnieje, to musimy szukać innego wytłumaczenia jej istnienia niż ta właśnie rzecz. Więc nie, wszechświat nie mógł zrobić sam siebie. W innej teorii czasu, jeżeli jesteście zainteresowani, to tak, są kosmologiczne modele, gdzie wszechświat tworzy sam siebie. Z tego co rozumiem, działa to jak pewnego rodzaju maszyna czasu. Ale nie jestem fizykiem, więc nie wiem. Tak, z moją intuicją też to jest sprzeczne, tak samo jak każde inne ostateczne wytłumaczenie. A teraz ostatni komentarz o kosmologii i mój ulubiony fragment filmu. Ray wtedy mówi do gościa: sprawa jest prosta. Albo nic zrobiło wszystko, albo coś zrobiło wszystko. Na co koleś odpowiada: jakieś rzeczy zrobiły wszystko, a nie coś konkretnego. A Ray mówi na to: wiesz co próbujesz zrobić? Chcesz uciec od moralnej odpowiedzialności przed Bogiem. To tak naprawdę jest twój argument. To jest mój ulubiony fragment tego filmu. Bo w moim mniemaniu pokazuje on, że Ray nie jest w podróży za prawdą. Jego nie interesuje znalezienie odpowiedzi na to, co jeżeli cokolwiek spowodowało wszystko, co fizycznie istnieje. On po prostu ma narzędzia. Ten argument kosmologiczny to jest jedno z jego narzędzi, które używa do wbicia komuś Jezusa do głowy. Koleś zaprezentował obiekcję, która pokazuje, że rzeczywiście te dwie opcje, jakie on wymienił, nie uwzględniają wszystkich możliwych. To całkowicie możliwe, że przed powstaniem naszego wszechświata istniało kilka jakichś rzeczy, które istniały jako nagi fakt, że one same w sobie nie miały już dalszego wytłumaczenia, przez nieskończoność. I że to właśnie interakcja między tymi rzeczami doprowadziła do powstania naszego obserwowalnego wszechświata. Usłyszmy, jak wykluczasz tą możliwość. No, Ray oczywiście nie miał nic do powiedzenia na tą obiekcję, więc po prostu zmienił temat i zadeklarował mu, oznajmił mu po prostu, jaka jest jego teologia. Po prostu zaczął mu prawić kazanie. W filmie jest jeszcze kilka smurfnych hitów, takich jak na przykład stwierdzenie, że ateiści tak naprawdę gdzieś głęboko wiedzą, że Bóg istnieje, ale chcą po prostu grzeszyć.
Twierdzenie, że piekło istnieje, ponieważ Rey uważałby to za sprawiedliwe, gdyby istniało. Trochę więcej kazania i teologii Reya. I film kończy się następującym cytatem. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Oczywiście nie jestem żadnym uczonym nowotestamentalnym, ale oto co ja słyszę, gdy czytam ten tekst. Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą w nieprawdę, żeby osądzić ich wszystkich. Za co? Za to, że nie uwierzyli w prawdę. Uważam, że to nie wymaga więcej komentarza. Podsumowując, był to najgorszy film, jaki widziałem przez ostatnie 5 lat, jeżeli nie w całym moim życiu. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.